Panie i Panowie, przyjaciele Rosjanie. Witali, wołali, wołali, witali. Kwiaty, krawaty, pompa i płuc, lakierki, szpalerki, miliony ton stali. Wrzaski, oklaski, pan prezes, pan wódz. Tu telewizja, a tam radary. Mieszkanie, ubranie, technika i cud. Pakiety, zalety, brygady, sztandary. Wrzaski, oklaski, pan prezes, pan wódz. Kwiaty dla niego, przemowy dla czerni. Wódz, a za wodzem wierni. Kwiaty dla niego, przemowy dla czerni. Wódz, a za wodzem wierni. Radio, on wielki przemysł i socha. Socha w muzeum. On i dzieci, wiadomo, on ten dzieciarnię tak kocha. On pośród chłopów w codziennej gazecie. On między swymi w górniczej siermiędze. Oni w strumieniu lejące się łaski. Snu potędze, snu potędze. Kamera, oklaski, oklaski, oklaski. Oklaski dla niego, uśmiechy dla czerni. Wódz, a za wodzem wierni. Oklaski dla niego, uśmiechy dla czerni. Wódz, a za wodzem wierni. On właśnie on, wyśpiewane z pietyzmem. On druga Polska i polska sprawa. On znaczy naród, jego ojczyznę. On to Police, Łański, Warszawa. Ojczyzna, ojczyźnie, ojczyzno, ojczyznę. Reklama i patos, patriotyzm i biznes. Krawaty i kwiaty, niech nas tu nie pryska. Chleba i igrzyska, igrzyska, igrzyska. Chleba dla niego, igrzyska dla czerni. Wódz, a za wodzem wierni. Chleba dla niego, igrzyska dla czerni. Wódz, a za wodzem wierni. Co jeszcze? Co jeszcze? Za węgła śmierdząca kaszanka nie jego dosięgła. Podchody i kłótnie i broń bratobójcza. Prezencik od wodza, od wójcia, od wójcia. Kto winie? On milczy. Kto winie? Nie on, on wzrusza się nagle w tym ciepłym lokalu. On biedny, on chory, on biedny, on chory. On biedny, on chory, on leży w szpitalu. On zruszcza ramienie, jak gdyby nic. Wódz, a za wodzem nic. On zruszcza ramienie, jak gdyby nic. Wódz, a za wodzem. Nic. Cześć, moi drodzy. Dzisiaj można powiedzieć pierwsza część z dwóch o zagrożeniu, rozpieprzeniu kraju przez pisowców. Zacytuję tutaj fragment wywiadu generała Piotra Pytela o tym, w ogóle o naszym wojsku, o rozpieprzeniu naszej armii i tak dalej, to będzie w jutrzejszym lub, no, w każdym razie w drugim odcinku tego filmiku. Generał Piotr Pytel, który jest obecnie, na chwilę obecną, wrogiem publicznym numer jeden dla PiSu, no oczywiście pisowska szczekaczka już okrzyknęła go no niemalże zdrajcą i na usługach Rosji. Ale to jest standardowe. Generał nie płaszczy się przed pisowcami, dlatego i powiedział prawdę o stanie polskiej armii, o Polsce i Rosji, pisowskiej Polsce i Rosji. Dlatego teraz stał się wrogiem publicznym numer jeden dla Kaczyńskiego i jego ludzi. A fragment, o którym wspominałem, który powiedział generał, powiedział coś takiego. Rosja dąży do destrukcji naszego społeczeństwa wewnątrz, nasilenia w nim konfliktów i do alienacji naszego kraju. Już jesteśmy odseparowani od Unii i NATO. To też dzieło PiS. W ogóle największym sukcesem Rosji w Polsce jest PiS. To powiedział generał Piotr Pytel i o tym będę mówił w następnym filmiku, bo dzisiaj chciałbym się skupić na tym żoliborskim gnomie. A do zrobienia tego filmiku w sumie zainspirowała mnie pewna starsza pani. No zresztą, jakby na to nie patrzeć, sympatyk, a wręcz można powiedzieć fanatyk partii obecnie nam panującej. Tutaj przytoczę trzy ciekawostki o Jarosławie Kaczyńskim, o którym być może wiedzieliście, a być może nie.
Kaczyński w 1988 roku jako jedyny czynny polityk Polski odwiedził ambasadę ZSSR, by wziąć udział w obchodach krwawej rewolucji październikowej. Dziś tłumaczy się, że był tam rzekomo z ciekawości. Z kolei w latach 1989-90 Kaczyński regularnie spotykał się z agentem KGB Anatolijem Wasinem w jego mieszkaniu w Warszawie. Pił z nim alkohol, rozmawiał o polityce. Do kontaktów z rosyjskim szpiegiem przyznał się sam prezes w książce Porozumienie przeciw monowładzy. Szpieg Anatolij Wasin umiejętnie budował polityczne i finansowe sieci wpływu w państwach podporządkowanych ZSSR. Nie zgłosił się jednak do polskich służb, by o tym poinformować, no bo Jarosław nie musi nic, prawda? Z kolei w 2010 roku, tuż po katastrofie smoleńskiej, wygłosił najbardziej prorosyjskie przemówienie, w którym do Rosjan nazwał przyjaciółmi. Warto generalnie, powiem wam, mieć tę wiedzę, zwłaszcza gdy się jest tropicielem ruskich onuc i ruskiej agentury w przestrzeni publicznej. A sam Jarosław, jak widzicie, wpisuje się tutaj idealnie. Jarosław Kaczyński to jest taki Kazimierz Górski polskiej polityki. Człowiek, który serducho zostawił dla swojej reprezentacji, dla swojego kraju. Człowiek, który jest symbolem i zawsze będzie wzorem do naśladowania, bo zawsze był po właściwej stronie. Pan z kolei przypomina innego selekcjonera, Pawła Sousę. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję. Na tym zakończyliśmy oświadczenia poselskie. Powiem wam tak. Kaczyński w ocenie wielu osób prowadzi politykę jak na zamówienie Putina. Po tym wstrząsającym wywiadzie z generałem Piotrem Pytlem w Gazecie Wyborczej pytanie o to, czy Kaczyński jest rosyjskim agentem wpływów, powraca już po raz kolejny. No i powiem wam, że są ku temu mocne podstawy. I tutaj chyba wypadałoby przypomnieć kilka faktów. Kaczyński przez półtora roku spotykał się z rosyjskim szpiegiem w Warszawie. Pił z nim wódkę w jego mieszkaniu, rozmawiał godzinami. O czym rozmawiali? Podejrzewam, że nie o kocie Kaczyńskiego. W 1993 roku Kaczyński, nienawidzący generalnie podróży zagranicznych, pojechał do Wiednia. To też słyszeliście, że Wiedeń dla Kaczyńskiego obcy kulturowo. Ale pojechał do Wiednia. Też nie jest żadną tajemnicą, że miejsce to jest nazwane miastem szpiegów. Z kim się tam spotykał? Nikt tego nie wie. Na kilka tygodni przed inwazją Rosji na Ukrainę, mając pełnię władzy o tym, że Putin zaatakuje naszych sąsiadów, Kaczyński zorganizował w Polsce zlot przyjaciół Putina, Orbana, Le Pen, Salviniego. Jeśli tak powiem, wam się zastanowić nad tym głębiej. Jeśli Kaczyński nie jest rosyjskim agentem wpływów, czy moskiewskim łącznikiem, jak to nazwałem ten film, czy jak to tam oni nazywają, to można powiedzieć, że musi być niesamowity zbieg okoliczności, że jego czyny wypełniają się w 100% z rosyjską agendą wobec Unii Europejskiej i naszego kraju.
Czy Kaczyński jest rosyjskim agentem wpływów świadomie, czy jest też manipulowany przez swoje otoczenie? Też takie pytanie można postawić. Tak działa jakby, no i to ciągle w towarzystwie Macierewicza. No, Macierewicz to też jest bardzo ślizgi typ, co wam jutro wam przedstawię dlaczego. No dla mnie jest moskiewskim łącznikiem bez dwóch zdań. Pytanie tutaj bardziej by chyba pasowało, czy jest świadomy, czy tylko nieświadomym agentem. Patrząc na to, jak mocno skręcamy na wschód, plus ludzie, którymi się otacza, no powiem wam, że jest wielce prawdopodobne, że robi to całkowicie świadomie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i polskiej racji stanu, różnicowanie między zachowuje się jak agent, a jest agentem, nie ma tutaj absolutnie żadnego znaczenia. Tak czy inaczej działa na korzyść putinowskiej Rosji. Zresztą patrząc na listę ojców założycieli partii PiS Kaczyńskiego, no nie wierzę, powiem wam, w takie zbiegi okoliczności i w takie przypadki. Następna sprawa smoleńska. No tutaj chyba nie trzeba tego wszystkiego aż tak naświetlać. Ale wydaje mi się, że musiało dojść do jakichś ustaleń z Putinem. Uważam natomiast, że Kaczyński w tym układzie z Putinem ma, no nazwijmy to, dużą autonomię. Generalnie w polskiej dyskusji politycznej nie ma w ogóle wątku o tym, że PiS realizuje moskiewską wizję polityki europejskiej. Od czasu do czasu jakieś zajawki, w zasadzie nie podejmowane przez komentatorów. No, przez pisowców ogółem unikane jak ognia. Zastanawiające jest też to, moi drodzy, dlaczego Kaczyński wykrzykuje o reparacjach wojennych do Niemiec, a nawet nie wspomni, nie zająknie się o Rosji, która w 1953 roku zmusiła Polskę do zrzeczenia się odszkodowań wojennych i zagarnęła sobie część odszkodowań należnych Polsce. Nie wiem, czy to jest dyplomacja rządu pisowskiego, czy po prostu usłużność Moskwie. Wykrzykiwanie w pisowskiej szczujni o reparacjach. No, to są takie typowe zachowania właśnie pisowców. Wiele krzyku, przekrzyczeć wszystkie fakty. Takie zachowanie rządu powoduje tylko potęgowanie niechęci Europejczyków do Polski, którzy chcą spokoju, zgody z Europą, dobrych stosunków gospodarczych. Drogą do takich negocjacji jest dyplomacja, a nie podburzanie narodu czy, nie wiem, wylewanie hektolitrów jadu na każdy kraj, który nie tak spojrzy na rządy Kaczyńskiego. Musi być w taki czy inny sposób represywna, czyli kreowanie nowego świata i nowego człowieka. I teraz jeszcze... Teraz, moi drodzy, chciałbym podsumować, połączyć przysłowiowe kropeczki. Działanie PiS-u, działanie Kaczyńskiego... To takie jak
Rosji, dokładnie jak Rosji, a w dużej mierze do tego zmierzają. Podsumujmy. Zachód jest zgniły, zamordyzm jest pożądany, media mają tuszować nieprawidłowe działania władzy. Zakłamywanie rzeczywistości, LGBT to nie ludzie, upolitycznienie sądów, cały świat przeciwko nam, obrona konserwatywnych wartości, wyborcy partii urobieni na ruską modłę, wizja kraju warta poświęcenia gospodarki, słynne słowa Kaczyńskiego, sypnięcie marnym groszem emerytom tuż przed wyborami. Nasz kraj ma tylko białe karty historii, zawsze był bezgrzeszny, co jak wszyscy wiemy, no nie jest do końca prawdą. A jeśli ktoś uważa inaczej, to jest uważany za zdrajcę. Jeśli podwyżki w budżetówce, to największe dla resortów siłowych, wojsko, policja, straż graniczna. Jeśli ostoją cywilizacji i moralności, znaczy według Kaczyńskiego Polska jest ostoją cywilizacji i moralności, a Zachód czyha na tą nieskazitelną polską cnotę. Wymieńmy dalej. Święty sojusz państwa z Kościołem oczywiście. Opozycja i przeciwnicy są nic nie warci i słabi, ale jednocześnie wszystkiemu są winni. No skąd my to znamy, prawda? Łamanie prawa międzynarodowego, wewnętrznego i konstytucji. Standard już się zrobił przez te 7 lat. Dławienie organizacji pozarządowych. Hodowanie oligarchów i rozwarstwianie społeczeństwa. Skupianie władzy w jednym ręku, w ręku Kaczyńskiego. Sabotowanie zachodnich projektów. Powołanie obozów rekrutacyjnych. Tutaj mam na myśli między innymi Bąkiewicza, który dostał pieniądze na, które zorganizował jakieś tam do szkolenia swoich bojówek. No na pewno nie po to, żeby kwiatki wąchać. No następnie, co jest też bardzo znane u pisowców i u ruskich, no dziwny przypadek powiem wam, na przykład używanie różnych służb i historycznych tragedii do prywatnych celów polityków u władzy. No, to jest powszednie. Jak to powiedział czeladnik piekarnictwa, nie zatrudniamy ekspertów, bo jak zatrudnialiśmy ekspertów, to nie chcieli realizować naszego programu. Wydawanie miliardów na kompletnie bezsensowne inwestycje. Upadek relacji z sąsiednimi krajami. Wprowadzenie rosyjskich przepisów do polskiego prawa. Tak, no nie przesłyszeliście się. Co też jest popularne u pisowców, to jest takie tak zwane dwójmyślenie, czyli wojna to pokój, kłamstwa to prawda. No już nie wspomnę o korupcji, nepotyzmie, kolesiostwie, fatalnym zarządzaniu, braku szacunków do życia wbrew głoszonym ich wielkich hasłom. Zrzucanie własnych niepowodzeń na innych, no... Wojna na Ukrainie, wina Tuska, wina Niemiec, wina Unii, też to doskonale znamy. No i wprowadzenie brutalności i prymitywnych sposobów rozwiązywania problemów. Też jest to już bardzo powszednie, a im bliżej się wyborów, tym bardziej się robią brutalni i agresywni. No ale fakt jest faktem i tego już nauczyła nas historia, że każda władza autorytarna działa według takiego samego schematu, czyli najpierw wszystko chce kontrolować,
potem niczego nie potrafi kontrolować. Potem jest brak kontroli, która prowadzi do katastrofy, a władza skupia się na przerzuceniu odpowiedzialności za katastrofę na innych. I tak jest od zawsze i w każdym obszarze świata. Wszędzie, gdzie jest władza autorytarna, dokładnie zawsze tak samo się kończy. Wybory zbliżają się wielkimi krokami. Wszystkie, nawet pisowskie sondaże już wskazują, że PiS już nie jest liderem w rankingach opinii publicznej i ich sondaże spadają na pysk. Mam nadzieję, że nim wyrządzą więcej szkód, ludzie w końcu oprzytomnieją i pogonią tą bandę prorosyjskich nieudaczników, gdzie pieprz rośnie. Podejrzewam, że pisowcy bardzo chętnie by zbliżyli Polskę na wschód. Zresztą niejednokrotnie udowadniali, że Unia Europejska to same zło. No jak to Krasnodębski powiedział, że dla Polski większym zagrożeniem jest Unia niż putinowska Rosja. To też o czymś świadczy. Zresztą widać to na każdym kroku, mimo że oni tam niby krytykują Rosję, ale widać na każdym kroku, że dążą do tego, by Polskę oddalić od Zachodu, a zbliżyć do Wschodu. I Kaczyński ma w tym decydujący udział, że tak powiem, decydujące słowa, a wszyscy klakierzy Kaczyńskiego będą mu ślepo przyklepywać. Unia Europejska jest dla mnie szmatą. Szmaty. Naprawdę? Naprawdę jest szmatą. Zależy absolutnie panu prezydentowi Łukaszence na interesie Białorusi. To widać i widać to, że jest człowiekiem takim ciepłym. Od wielu miesięcy odwiedzam Białoruś, również przyjmujemy delegację z Białorusi, tak aby odbudować relacje z naszymi sąsiadami. Ale żeby ta Unia była taka, jaka jest dla nas do przyjęcia, bo jeżeli pójdzie tak, jak się zanosi, że pójdzie, to musimy szukać rozwiązań plastycznych. Brytyjczycy pokazali, że ktoś wreszcie myślał o obywatelach, a nie tylko i wyłącznie o jakichś swoich sprawach czy jakiejś wyimaginowanej wspólnocie, z której dla nas niewiele wynika. A na razie niech nas zostawią w spokoju. Tu, proszę panie, jest Polska, a nie Unia! To zdanie jest krótkie, koniec tego dobrego. Ja uważam, że Polska powinna bardziej zwracać uwagę na polepszenie stosunków z Rosją. Tylko jest taka prośba o to, żeby nas popierać, a nie przeszkadzać. Dziękuję bardzo. I tak jak wspomniałem, moi drodzy, mam nadzieję i bardzo na to liczę, że naprawdę większość Polaków się obudzi i pomimo, że Kaczyński planuje, coś kombinuje przy ordynacji wyborczej, Polacy nie pozwolą na dalsze dewastowanie naszego kraju i pogonią tego dziada, a najlepiej, żeby go po prostu i jego tych wszystkich pamagierów osądzili i posadzili, bo nam nie potrzeba wojny. PiS robi większe spustoszenie niż niejedna wojna, jaka się odbyła. Bo takiej dewastacji kraju to naprawdę już chyba od czasu II wojny światowej ten kraj nie pamięta. I jak dla mnie, moi drodzy, lepiej być samotnym wśród motłochu, niż być jego częścią. To jest piękne powiedzenie, które idealnie pasuje do obecnej sytuacji. A wierzę w to, naprawdę szczerze w to wierzę, że przyjdzie taki czas, że ci, którzy dzisiaj są zwolennikami PiS-u, będą się równie wstydzić, jak teraz się wstydzą ci, którzy ślepo wierzyli w PZPR, w komunę.
I tym akcentem zakończę. Oczywiście piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie. Dla mnie Kaczyński jest moskiewskim łącznikiem. Może dla kogoś nie być, ale jak dla mnie jest i był od dawien dawna. A przy okazji zapraszam was oczywiście na drugą część tego filmiku. To będzie jak PiS zdewastował, zdemolował polską armię, jak osłabił, mimo tego, co teraz mówią i zapewniają łącznie z pisowskimi mediami. To na tyle dzisiaj, na tyle. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia przy następnym filmiku. Trzymajcie się, moi drodzy, cześć. Trzeba się w pas kłaniać ojcu dyrektorowi i tym wszystkim ojcom i wszystkim ludziom, bo przecież to także bardzo wielu świeckich w tym uczestniczy, którzy to niezwykłe dzieło wspierają. Ja to czynię w imieniu mojej partii. Ja to czynię, mam nadzieję, że mam do tego jakieś prawo, w imieniu tych wszystkich, którzy nas poparli w ostatnich wyborach, czyli w imieniu milionów Polaków.